Chyba nie da się bardziej brutalnie, co? Czołem, czołem, Kromka z Rosołem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku z Battlefielda 1. A dzisiaj, moi drodzy, garść informacji bardzo ważnych i ciekawych. Wiem, że część z was bardzo ubolewa nad faktem, że nie mogła położyć swoich łapek na... Alfie Battlefielda 1, ale spokojnie, spieszę z wyjaśnieniami i z uspokojeniem. Bardzo wiele pytań waszych na moim kanale ostatnimi czasy jest oczywiście kierowanych do tego, jak się dostać do Alfy, jak się dostać do Bety. Do Alfy już dostać się niestety nie można, aczkolwiek Beta, według dzisiejszych najnowszych informacji, ma wystartować, słuchajcie, zaraz po Gamescomie w kolonii. Targi w kolonii odbędą się między 17 a 21 sierpnia, a powiedział nam o tym Sebastian. Moritz, czyli menedżer społeczności EA, także już w przyszłym miesiącu będziemy mogli sobie pograć, słuchajcie, w BT Battlefield 1. I tutaj teraz taka też do was opcja: zalogujcie się, słuchajcie, na insidera. Już mówię o tym wielokrotnie, wielokrotnie mówiłem też przed Alfą, że warto się do tego insidera zalogować. Dlaczego było warto? No chociażby przez wzgląd na Alfę, ponieważ Alfę dostawali też, te, dostawały też te osoby, które się do tego insidera zalogowały. I teraz, jeśli będziecie zalogowani w tym że to w betę będziecie mogli pograć po prostu 3 dni wcześniej. Nie ma konkretnego terminu, kiedy ta beta będzie. W każdym razie pod koniec sierpnia, właśnie w tym okresie, należy się chyba uzbroić w duży, duży zapas wolnego czasu, aby sobie w tą betę pograć. Pyknąć. Także mam nadzieję, że to troszkę wam tutaj rozjaśni kwestię bety, kiedy ona będzie, alfy i tak dalej, i tak dalej. I pamiętajcie o tym, żeby zalogować się do tego Insidera, bo naprawdę opłaca się. Co do samych szczegółów odnośnie bety, jakie będą tryby, jakie będą mawki i tak dalej, i tak dalej, o tym nic nie wiadomo. Wiadomo natomiast, co również potwierdził Sebastian Moritz, że w pełnej wersji gry powróci do nas popularny tryb Szturm. I to jest bardzo ciekawa informacja, ponieważ już jakiś czas temu, ja o tym filmie nie mówiłem, bo nie było okazji. DICE zapowiedziało na stronie battlefield.com, którą też zachęcam odwiedzać, zapowiedziało nowy zupełnie tryb o nazwie Operacje i o tym trybie też chciałbym Wam dzisiaj troszeczkę opowiedzieć. Idąc, moi drodzy, za stroną battlefield.com, operacje to zupełnie nowy tryb rozgrywki wieloosobowej, pozwalający uczestniczyć w walkach na dłuższych odcinkach frontów Wielkiej wojny. No ale co to znaczy tak naprawdę? Słuchajcie, w momencie, w którym będą dwie drużyny, atakująca i broniąca, ci atakujący będą mieli za zadanie zdobyć pewien obszar, tak to rozumiem, takie mam informacje. I będzie to o tyle odmienne od szturmu. Battlefieldowo-czwórkowego, że w tym momencie podejrzewam, będzie trzeba całą drużyną, bądź też większą liczbą po prostu przejąć konkretne punkty na mapie, kolejne przystanki, aby móc poruszać się do przodu. Co w moim przekonaniu bardzo dobrze będzie wpływało na grę zespołową, bo nie będziemy w stanie samemu popchać linii frontu do przodu. I kiedy będziemy tak atakować, atakować, atakować i zdobywać kolejne punkty, w momencie, w którym mapka się skończy, zakładając, że drużyna atakująca tą mapkę przeszła, wtedy gra wcale się nie kończy, tylko przechodzimy płynnie do kolejnej mapy, kolejnej lokacji. I tutaj mamy te dłuższe odcinki frontów Wielkiej Wojny. W momencie, w którym będziemy już rozgrywać kolejną rundę rozgrywki na innej mapie, w tle za nami pojawi się to, co działo się na mapce poprzedniej. Także wydaje mi się, że to to jest bardzo fajne nawiązanie, bardzo fajne rozwiązanie, takie odświeżenie szturmu. Dokładnie, bo wygląda to z perspektywy takiej dalszej troszkę jak szturm, jednak w połączeniu z I wojną światową, połączeniu z grą zespołową, w połączeniu z frontem, który chociażby można bardzo ładnie i fajnie zobaczyć na mapce z Alfy. Tam jest taki moment, w którym prawa część mapki jest całkowicie zniszczona, gdzie lewa jeszcze nie. Będzie na pewno stanowiło o fajnej rozgrywce o naprawdę takiej all-out warfare czyli o ogromnej wojnie, ogromnych bitwach skupionych, skomasowanych, zmasowanych w obrębie właśnie niewielkich obszarów Także ja czekam z niecierpliwością, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I w odzyskiwaniu utraconych sektorów pomogą graczom ogromne behemoty także widzimy Battlefield pełną gębą. Na sam koniec, dla rozluźnienia, co by było, gdybym wam powiedział, że powstanie serial? Okej, okay, no kromka serial, nie lubię oglądać seriali. Ja osobiście wiem, że są jakieś gry o tron, jakieś niesamowite inne rzeczy, które ludzie po prostu oglądają non-stop. Ja nigdy nie wiedziałem na przykład ani jednego odcinka gry o tron. Ale co gdybym wam powiedział, że ten serial będzie serialem battlefieldowym? O Battlefieldzie? W czasach Battlefielda? Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie już niedługo będziemy mogli, moi drodzy, obejrzeć telewizyjny serial oparty na grze Battlefield, ponieważ. Paramount Television i Animus Content postanowiły zrobić właśnie nam taką niespodziankę i wykupiły prawa moi drodzy do stworzenia serialu. Także wydaje mi się, że jest to taki ciekawy sposób na jeszcze może powiększenie tutaj liczby graczy Battlefieldowych ogólnie. Ja szczerze mówiąc nie mam tego pojęcia, jak to ma wyglądać. Wiem też, że jakieś już tam spore dawki pieniężne zostały wpompowane w to całe przedsięwzięcie. Zastanawiam się troszkę, jakby to miało być przedstawione bo jeśli faktycznie byśmy mieli tutaj historię nawiązującą do tego Battlefielda 1, czyli do I wojny światowej, do wielkiej wojny, to no, mogłoby być naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciekawie ja osobiście widziałbym coś w stylu, kurde, Kompanii Braci, może Szeregowca Ryana, w każdym razie konkretnie nic niestety nie wiadomo, poza tym, że producentką wykonawczą serialu została Ashley Zalta, nie wiem, czy ktoś ją zna, która pracowała wcześniej nad Sherlockiem Holmesem na przykład, ale no tak czy siak będziemy musieli jeszcze troszkę poczekać, na pewno jeśli będą jakieś konkretne informacje, to wam je przekażę, ale pomysł uzacny, pomysł uzacny z tym, że mam przynajmniej nadzieję, że ta fabuła w Battlefieldzie serialu, jakkolwiek on się będzie nazywał, który mam nadzieję, że faktycznie będzie jakoś nawiązywał do Battlefielda, bo może w Battlefieldzie nie mamy konkretnych charakterów, ale będzie pokazana ta wojna, ten ogrom wojny, że jednak ta fabuła będzie troszkę lepsza niż w poprzednich single playerach battlefieldowych. Tuż mam taką nadzieję, daję duży, duży e, kredyt zaufania e, Ashley, zalcie Ashley, dasz radę na pewno. Gorszych single playerów niż w, w czwórce zrobić się chyba nie da e, pod względem fabularnym, także trzymamy kciuki, no i miejmy nadzieję, że w końcu będzie coś takiego fajnego, co faktycznie może zobaczyć osoba zupełnie postronna i może serią się zainteresować, przez co zakupi grę i wejdzie w ten magiczny świat, aczkolwiek brutalny, wojenny Battlefielda. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze tutaj spotkanko. Pamiętajcie, Kromka Gada Radzi nigdy Was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.